Halo, halo, witam serdecznie w 214 odcinku z serii Genshin Impact. No i w dzisiejszym materiale przedstawię Wam kolejne interesujące nowości z patcha 4.6. No w sumie ostatnio zrobiłem sporo nowości. Przedstawiłem bohaterkę Arlecchino i jej misję fabularną, która była jednak trochę dłuższa, ale mamy przy okazji też zupełnie nową krainę. Stolica podwodna, więc to sobie zobaczymy. I może jeszcze starczy mi czasu na bossa. Więc żeby się tam dostać, odpalamy mapę i proszę bardzo, na środku się znajduje oceanu. I z tego co widzę, mamy już możliwość na teleportacji. A wcześniej tak daleko nie mogłem podróżować, chyba. Gdzie się w ogóle znajduje? To jest środek dosłownie całego oceanu. A wcześniej było to niedostępne. Jakaś wyspa, wulkan. No w sumie nie wiem, czego się spodziewałem. W nowej krainie. Dobra, czyli odpalamy. I to będzie pojedyncza wyspa, czy jak? Tak jest, okej. Chociaż w sumie nie do końca. Jeszcze jest ukryty kawałek lokacji. Wydaje mi się, że to może być coś kluczowego. Jeżeli mi pamięć nie myli, eksplorowałem mniej więcej te tereny. I tu była jakaś super gęsta mgła. Więc wydaje mi się, że to też może być dosyć kluczowe. Na razie leave. Ta, patrzcie na to. Jeżeli tam spojrzę za góry, to rzeczywiście jest dalej gęsta mgła. Wydaje mi się, że dalej może być coś super ważnego. Dobra, są już jakieś kwestie bardziej poboczne. Mamy kolesia, co się idiota nazywa, kolejny jakiś lider. No rzeczy nie będę czytał, bardziej szczegółowo tłumaczył, to by jednak sporo zaszło, ale z tego co widziałem, no to muszę tą misję wygrać, żeby pojedynkować się z bossem. Więc może jeżeli zdążymy, postaram się to przedstawić. Tam możecie sobie poczytać w ramach wstępu. Nice world building. Coś tam sobie opowiadają historię. A idiota co ma nam do powiedzenia? Jakieś głupoty pewnie. Kto go w ogóle tak nazwał? Co to ma znaczyć? Ej co, walczymy na idiotę naprawdę? Ej co jest jak ten? Z półobrotu mi przywalił. Jak się koleś nazywał? Chuck Norris. Tego się nie spodziewałem. Trzymaj potężnego ulta. Jeszcze przetrwał, patrzcie jacy profesjonaliści. Dodatkowo mamy skarby, jasna sprawa. No jeżeli miałbym wszystko tłumaczyć z takich kwestii pobocznych całkowicie, to bym nigdy nie dokończył całej historii. Jakaś muzyka zaczęła grać, nie? Co my tu mamy? Imperator, to jest jakiś sen. Nawet nie mam imienia. Co to w ogóle znaczy? Czułem coś dziwnego. Jakieś wciągnięcie. Czy widzieliśmy kiedyś podobnego bohatera z białymi włosami? To sobie nie przypominam, szczerze mówiąc. Ma jakąś maskę chyba założoną. A co to za lokacje? To jest kraina podwodna, czy jak? Tak jak było przedstawiane na zwiastunie misji.
Samus. Kto to może mówić? Coś sobie obiecywaliśmy. Może to ten ogromny wieloryb, który był kiedyś w głównej historii. Od Primordial Sea. Ta, to był dziwny sen. I to jest początek misji dopiero, okej. Co mielibyśmy dalej wykonywać z tej strony? Patrzcie, jakie miasteczko w ogóle. Jakieś krzywe. Klimaty niczym, nie wiem, jakiś Meksyk albo coś w tym stylu, ciężko powiedzieć. Już kiedyś widziałem dosyć podobne. A czy ta bohaterka była w sumie w głównej misji wcześniej? Goldoni? Nie, to chyba jakaś inna, już nie jestem nie pamiętam dokładnie. Miała bardzo podobny strój, ale była bez okularów. Pamiętacie może główną misję ostatnią? Poprzedni odcinek w sumie. Aha, trochę inna jednak bohaterka. Gdzie my się znajdujemy? Co to w ogóle za stwory? Jakieś ogniste. Pierwszy raz widzę podobne. Chociaż może już były jakieś. Aż taki doświadczony nie jestem. Jakieś kraby ogniste, tak? Więc potrafią nurkować. Byli wcześniej tacy? No dobra, to już nie będę aż tak wszystkich miażdżył. Dajmy im spokój. Obserwujmy w spokoju, jak się zachowują w środowisku. Dobra, co jeszcze dalej mamy? Punkt kontrolny, żeby była możliwość teleportacji. Tak jest. Jakiś dziedziniec na środku. Na co mi to wszystko będzie? Patrzcie na to. Wszyscy mieszkańcy mają jakieś, nie wiem, efekty wokół głowy, jakby byli chorzy może, opętani przez coś. Przez złego demona, albo nie wszyscy. To jest akurat ktoś normalny. To on tworzy ten świat World Building. Bellringer. Bijący w dzwon. Też śni na jawie, też ma efekt. Pobiliśmy go na środku dziedzińca, tak jest. Powiedzieliśmy o bandytach, którzy nas zaatakowali. Ten kot. Trzeba go siedzieć, come on. Zaraz przybędziemy z kotem. Gdzie on poszedł? Jakoś w górę. No dosyć dziwne miejsce. Explore the ruins in the mountain. Tylko jak się jeszcze do nich dostać? Tędy. O, patrzcie, czyli będzie chyba droga do nowego świata. Jakiegoś podwodnego. Dobra, od razu schodzimy. Dał bradę tak szybko? Czy jest blokada? Blokada jest. Muszę rozwiązać łamigłówkę na wstępie. Pierwszy raz pojedynkuję się z podobnym kolesiem. Kto to w ogóle jest? O, to będziesz chyba efektywna? Ataki Anemo. To rzeczywiście od razu przebite. Flames! Purge!
My apologies. Sakura swirl. No, magiczny kot może się przeobrazi w kogoś. Mówiące zwierzę. Tak zwany os. Tak, czyli mamy dostęp do nowej krainy. Golden Cast. Ja myślę, że koty nie lubią wody, a ten wskoczył bezpośrednio do niej. Tylko jakąś barierę sobie uruchomił. Ciekawe, czy wszystkie koty tak potrafią. Dobra, w takim razie jak się pływa, pod kontrolem nurkujemy. I zapewne to będzie tunel, który nas zaprowadzi na niedostępne dotychczas tereny, znając życie. Spróbujmy. Jakieś statuły się na nas patrzą. To miejsce z pewnością jest niedostępne ze zwyczajnego oceanu. Pewnie tą krainę podwodną znajdziemy i co my tu mamy? Możliwość teleportacji? Nawet bez żadnej fabuły ciekawie się w sumie zwiedza. Patrzcie, jakie magiczne miejsca. Wiele osób może mieszkać w tak wielkim zamku, to ma sens. To jakieś stare ruiny. To też może rozmawiać, co? To jakieś, nie wiem, minigierki muzyczne? O co w ogóle chodzi? Locus Ammoneus? No jakieś wierszyki, nie wiem, dla dzieci się pokazują. Czy tam piosenki. I co, mogę w każdej chwili wycofać? Na razie niestety niektóre są zamknięte. No przy okazji coś zyskałem, dziękuję. Tyle, nie? Nasze ruiny bym z przyjemnością pozwiedzał. One wyglądają całkiem ciekawie. Two types of sound waves. Activate, pause, sound wave. Czyli czasami pojedynczy klik, czasami trzeba jakoś hold robić. Jakieś specjalne muzyki, dobra. No cóż, ja to robię super na szybkości, muszę przyznać, ale tak mniej więcej mi interesuje, na czym polega cała kwestia.
Coś tu było przed chwilą. Pet. A mogę pogłaskać. Gameplay tutaj... O kurde, to jest gra roku. Patrzcie na to, jak go głaskam. Co jest? How ordinary? Nie podoba ci się? Zaś się za ogon złapię. Dobra. Chyba nie nadaje się do zwierząt. Idę stąd. Muszę cię zaraz potraktuję z ognia. Co my tu mamy w ogóle? Już jakieś kolejne nutki bez przerwy się pojawiają. Patrzcie, jakie w ogóle ruiny przeogromne. No dobra, to jest ciekawa sprawa, ewidentnie. Tędy. Submit. A, czy ja książki jakiekolwiek potrzebuję, żeby się dostać do środka? Może jakaś będzie w okolicy. Z tamtym muszę chyba porozmawiać, zaraz zobaczymy. Ale jak tam z książkami? O, jedną znalazłem. Drugi tom. Nawet przeciwnicy są czasami widoczni, proszę bardzo. Trzeba będzie co, jakąś chwilę jednak zawalczyć. No to ataki właśnie, w szczególności te. Kamienne to jest super efektywne. I zaraz będzie przybite. No to w sumie fajna sprawa, całkowicie nowy rodzaj przeciwnika. Do tej pory nie mieliśmy podobnych kolosów. To jest fajne urozmaicenie w ramach nowego patcha. I suppose this will do. Jeżeli zobaczymy na mapę na przykład, gdzie my się znajdujemy, czyli to jest trochę większy dungeon i przy okazji będzie także walka z bossem. Postaram się do niej jakkolwiek dotrzeć jeszcze. Może damy radę. O, przy okazji też nowa teleportacja, to już druga. Może on zgrywał kota naprawdę z kimś innym. Look for the blank score. A to nie wiem z której strony, prawdę mówiąc. Instalujemy, nie da rady. Blank score tak zwany. No to jakieś liczne łamigłówki z tego co widzę. Nie, trochę może to zająć, jeżeli by się chciał wygrać na 100% wszystko. O, przy okazji mogę też po ścianach chodzić. Dobra, to nie jest zwyczajny dungeon, to jest cały czas otwarty świat. Dobra, i co mnie w sumie najbardziej interesuje, to jednak to miejsce. Jak się do niego dostać? Walka z bossem będzie najbardziej interesująca, ale w sumie z drugiej strony jeszcze mamy misję. Czego szukamy? Tędy? Tym razem muszę grać jakieś melodie, albo krótko, albo długo. Na tym? Jak w ogóle wejść w interakcję? Pod te coś mamy. Dobra, nie mam pojęcia, najgorzej. Chwila, moment, jak się gra. Nawet nie mogę przycisnąć.
cóż, zazwyczaj staram się trochę bardziej szczegółowo przechodzić wszystkie misje w różnych grach. No a tym razem, no nie, zobaczymy, tu mogę chyba zagrać. Come on, o co w ogóle chodzi? Myślę, że będzie opcja, żeby jakkolwiek wejść w interakcję, ale... Coś klikamy. Tak, czyli mogę pod E klikać i co dalej? No to dobrze, wybraliśmy, a z tej strony jakiś inny musi być. O, tyle. We'll need more where that came from. A z tym? Już wystarczy? Wygraliśmy? Play the symphony on the mural. Czy wracamy do głównego przejścia? We can do it. To kto to? Jakiś dowódca? Baetius. Musisz sobie zażartować, koleś. Nawet nie wiem, co mówisz. Te dialogi jakoś za szybko lecą, co się dzieje? Będzie walka teraz, nie? O, będzie, dobra, można się było spodziewać. Tym razem dwóch przeciwników na raz, to już może być trochę dłuższa walka. A jeszcze żyje, no, myślę, że już poległ. I druga runda. Dawn, break forth. Let's dance. As silk. Take flight. Lend me a hand. Waste to the wicked. Whirling snow. Dobra, i to już chyba ostatni. Powiedz nam o jakichś rzeczach. Musimy się trochę dowiedzieć informacji, chyba o wszystko zapytać. No już wystarczy.
Jestem zadowolony. I to jest jakaś jeszcze inna misja. Started po raz kolejny. Na czym to polega? Teraz dałem radę w ogóle co zrobić. Day later, head to the sea of beyond ours. Jakieś tam tutoriale dodatkowe. Co mnie jeszcze interesuje, to walka z bossem. To bym się chciał w sumie dowiedzieć. Ciekawe, czy już teraz byłaby opcja, żeby tak daleko podejść. Come on. Jestem chętny do walki. A z tego co widzę, nie wiem, czy będzie taka opcja. Come on, twórcy. Mapa? Jak się dostać? Może pod wodą? Też nie da rady, kurde. Co mam zrobić? Trzeba dokończyć zadanie, z tego co widzę, nie da rady inaczej. Mapa, zobaczmy. Ej, to jest jakaś zupełnie nowa kraina. Okej, dobra. To brzmi interesująco. Przy okazji punkt kontrolny, dobra, może się przyda. Co jest? Pewnie zobaczymy ten pałac podwodny, który był zwiastowany na jednym obrazku. Może warto? No i gdzie my jesteśmy? Jakieś najgłębsze wody. Nie, przepięknie to wygląda, muszę przyznać. No szkoda, że nie ma żadnej fabuły mówionej do tego. To było o wiele bardziej interesujące, tak czytać wszystko bez dialogów to... No, trochę to może zająć jednak. Ma lokacja prześliczna. Kolorystyka również dobrze się prezentuje. A z dacha coś tam słyszałem, kiedyś było. Czy to nie był ten wieloryb ogromny? No i rzeczywiście mamy nową krainę podwodną. No nieźle to wygląda. Czy nie wiem, chyba musiałbym wykonywać jakieś misje poboczne, żeby w końcu przejść na walkę z bossem. Nie jest to aż takie oczywiste. Co jest? Chciałbym aktywować. Nie mogę od góry podlecieć. Patrzcie, jakie to jest przeogromne, czyli... No zapewne zadanie polega na tym, że są łańcuchy. Każdy prowadzi w inną stronę, to będą różne łamigłówki. Znając życie i jeżeli byśmy to odblokowali, no to... Nie wiem, jakieś nowe tereny się odblokują albo coś w tym stylu. A zaraz, chwila, moment, jeszcze kolejne save'y. Są jednak dosyć częste. Może je warto było odblokowywać. A jeżeli jeszcze dalej popłynę? Ciekawe, czy byłaby podobna opcja tak szybko. Czy będę miał jakąś blokadę?
Chciałbym zobaczyć całą krainę, że jest możliwość. Patrzcie, jeszcze jakie ogromne wieloryby. Naprawdę ciekawa wizja świata. Może jeszcze kiedyś będzie jakaś główna historia w tym miejscu, zobaczymy. Dobra, i co chciałbym jeszcze zobaczyć, to właśnie nowe tereny. Patrzcie na to, jeszcze jest kilka. Może jakiś ogromny zamek będzie nam przedstawiony, taki jak na zwiastunie Questa. Moj tele. Kurde, Paimon, co ty odwalasz? Chciałem się skupić, zobaczyć co jest w oddali i nie mogę, musiałbym wykonywać jakieś inne questy, chyba że z daleka jeszcze zobaczę. Albo wypłynę na powierzchnię, come on. Może to jeszcze jest zadaniem odpowiednim. Coś tam się znajduje naprzód, nie wiem. Jakieś ryby niby pływają stamtąd. Niczego absolutnie nie widzę, kurde. Też już jesteśmy powoli zbyt daleko. Już mi twórcy nie zezwolą. Dobra, niestety będę musiał w tym miejscu kończyć. Raczej nie będę robił już kwestii takich bardzo pobocznych. To jednak by trochę zajęło, a ja obecnie jeszcze no czekam na inne serie, zaraz tutaj na dniach będę nagrywał Stellar Blade, więc trochę mi to pewnie zajmie. Więc raczej już nie będę nagrywał kolejnych materiałów z Genshin'a teraz na tym patchu. Jest jeszcze jakaś opcja, żeby się teleportować na mapie? Zobaczmy, no tą walkę z bossem jeszcze bym rozegrał, Fontaine. Ale chyba nie ma możliwości na stan obecny. To musiał, nie wiem, wygrać misję jeszcze raz. W ramach pewności mogę zobaczyć, ale raczej wątpię. Żeby się coś magicznie odblokowało, to rzeczywiście. Więc w sumie chyba tyle. Całego patcha aż tak super szczegółowo nie przedstawię. No trudno. Twórcy mi uniemożliwiają, nie mam czasu więcej, trudno. Dobra, więc to było na ten, jeżeli chodzi o patch 4.6. Jak w przyszłości będą kolejne patche powiązane z główną historią, to z pewnością będę je przedstawiał. Więc tak, polecam zostawić jakasa dzwonka do tej pory. No będą inne jeszcze serie w międzyczasie, teraz Stellar Blade w szczególności, a potem w sumie nie wiem. Stąd wychodzi jeszcze w maju. Hellblade 2 polecam na przykład. Też to sprawdzę z pewnością. Dobra, więc dzisiaj to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.